Cześć! Dzisiaj krótka sekwencja na biodra, otwierająca, delikatnie rozluźniająca miednicę, okolice bioder, pachwin. I zaczniemy sobie dzisiaj na leżąco. Kolana mogą być zgięte. Cały kręgosłup leży na podłodze. Stopy na szerokość bioder. I zaczniemy od oddechu. Prawą dłoń połóż na brzuchu, lewą na sercu. I przez chwilę obserwuj swój naturalny oddech. Czując, jak czujesz się dzisiaj, obserwując naturalny rytm oddechu. I pomału możesz zacząć pogłębiać oddech, biorąc kilka głębszych oddechów do przepony. I staraj się na każdym wdechu wziąć krótką pauzę, podtrzymać oddech. I z wydechem powoli wypuszczamy powietrze przez nos. Zrób trzy takie głębokie oddechy. Jeszcze raz wdech i wydech. I teraz zostawiając prawą nogę. I teraz przyciągamy prawe kolano do klatki. Delikatnie do siebie. Lewa noga może być zgięta albo wyprostuj ją na podłodze. Palce stopy flex. Delikatnie przyciągamy prawe kolano do siebie i do zewnętrznej żeber. Starając się rozluźnić okolice biodra, biorąc kilka spokojnych oddechów. Czujemy, jak łopatki delikatnie przylegają do podłogi. Brzuch rozluźnia się. I weź jeszcze jeden taki oddech. Z wydechem mocniej przyciągamy kolano do siebie. I powoli zmiana stron. Przyciągnij lewe kolano do siebie. Prawa noga albo zgięta, albo prostujemy przed siebie. Przyciągnij mocno lewe kolano do siebie. I delikatnie odwodząc nogę do zewnątrz. Powinniśmy czuć delikatne rozciąganie w okolicach pachwin. Mięsień biodrowo-lędźwiowy. I jeszcze dwa długie oddechy. Powoli wracamy. Kolana przyciągnij do klatki. Kładąc obie dłonie na kolanach, prawa na prawym, lewa na lewym. Delikatnie przyciągamy kolana i odwodząc od siebie rysujemy jakby koła kolanami. Brzuch trzymaj delikatnie napięty, cały kręgosłup leży. Jeszcze dwa razy. Powoli. I zatrzymaj. W drugą stronę to samo. Odwodzimy do góry, do zewnątrz. Spokojnie, powoli. I ostatni raz, pomału zatrzymaj, przyciągnij na chwilę kolana do klatki. I łapiąc dłoni pod kolanami, kołyska góra dół trzy razy, pomału masując też kręgosłup. Dwa i za trzecim siadamy nogami przed sobą. I przejdziemy do klęku podpartego. Postaraj się, żeby nadgarstki były w jednej linii z barkami. Dociśnij mocno dłonie. I teraz skręcimy biodra w lewą stronę do tyłu i w prawą. Duże koła, klatka piersiowa w przód. I zrobimy trzy razy w jedną stronę. Mocno ciągniemy tułów.
do przodu, do tyłu. Trzy i pomału zmieniamy w drugą stronę. Rozgrzewając tym samym kręgosłup, biodra i jeszcze na koło. I zatrzymamy kolejny otwarty. Dociśnij dłonie do podłogi, podwiń palce stóp i wciągając pępek przejdziemy do psa z głową w dole. Rozszerz palce dłoni, głowa luźno. Zostań trzy oddechy, chwilę rozchodząc z nogi na nogę. Jeszcze jeden oddech. I powoli przejdziemy do przodu maty, stopa za stopą. Stań w lekkim rozkroku i zginając kolana za przeciwne łokcie, wisząc chwilę w dole, ruszaj z prawej na lewą. Takie wahadło, cały tułów z jednej na drugą. I zatrzymamy na środku, puszczamy dłonie, rozwijamy kręgosłup, ramiona do góry. Głęboki wdech i z wydechem dłonie łączymy na mostku. Złap jeszcze jeden oddech. I otwieramy ramiona, wdech. Urbhastasana, Uttanasana, skłon w przód. Wyciągnij klatkę, po nią mówię z przodu nóg. I wydech do dołu. Prawa noga w tył. Daleko do tyłu. Kładziemy kolano w dół. I wyciągnij klatkę do góry. Delikatnie wciągamy pępek, dłonie do góry. I teraz dłonie mogą być do góry albo na biodra. Staramy się ustawić talerze biodrowe w jednej linii. Brzuch wciągnięty. I trzy razy powoli zejdziemy. Dół. I góra. I dwa. I wdech. Ostatni raz do dołu. I do góry. Brzuch wciągnięty. Teraz prawą dłoń położymy na podłogę, a lewą dłonią delikatnie odchyl stopę do zewnątrz. Grzbiet stopy może być na podłodze. Staramy się odepchnąć klatkę, otwierając delikatnie biodro. Jeszcze jeden oddech. I ostrożnie wracamy stopa na podłogę, pozycja deski, tylne kolano do góry, całe ciało w linii i do psa z głową w dole. Złap oddech, rozszerz mocno palce dłoni, staramy się docisnąć pięty jak najbliżej podłogi. Jeszcze jeden oddech. I teraz prawa stopa idzie do przodu, między dłonie. Tylne kolano w dół. I ramiona do góry. Dociskamy przednią stopę. Biodra staramy się wyciągnąć delikatnie do dołu, do przodu. I z powrotem połóż dłonie na biodrach. Wciągamy pępek. I trzy razy biodra do dołu. Zdechem podnosimy się do góry. I wydech delikatnie opuszczamy. I wdech. Ostatni raz do dołu. I zatrzymaj do góry. Brzuch wciągnięty, teraz lewa dłoń na podłogę. Prawą dłonią delikatnie odpychamy kolano. Daje się wyciągnąć klatkę. Jeszcze jeden oddech. I pomału wracamy dłonie na podłogę i przejdziemy do psa z głową w dole. Podnieś tylne kolano. Noga wraca do tyłu. Kilka spokojnych oddechów. Staraj się rozluźnić głowę z prawej na lewą. I złącz stopy razem. Blisko siebie. Prawa noga idzie do sufitu. Palce stopy flex. Zginamy kolana. Otwórz biodro. Jak najmocniej ciągnąc piętą. Do pośladka, kolano do sufitu. I stopę możesz rozluźnić, trzymając kolano wysoko. Staramy się zrobić trzy duże koła.
biodrem rozluźniając. I trzy. Mocno ciągniemy kolano do sufitu. I powoli wracamy pies głową w dole. I to samo druga strona. Lewa stopa do sufitu, palce flex, zegnij kolano, otwórz biodro. I delikatne koła. I dwa. I jeszcze raz. I powoli zatrzymaj pies głową w dole. Ostrzyż stopy z powrotem. Siadamy na chwilę do pozycji dziecka. Duże palce razem, kolana. Mniej więcej na szerokość maty staraj się wyciągnąć klatkę. Czoło możemy oprzeć na podłodze. Kilka spokojnych oddechów. I będzie jeszcze jeden głęboki oddech. Mocno do przepony. Z wydechem rozluźniając całe napięcie z okolicy bioder, z miednicy. Pomału przejdziemy do psa z głową w dole. Kolana na szerokość bioder, wyciągnij biodra do sufitu. I teraz prawa stopa do przodu między dłonie. Tylna napięta na podłogę, wojownik 2. Virabhadrasana 2. Trzymamy mocno otwarte przednie biodro. Chwilę możesz położyć dłonie na biodrach, skręcić cały tułów przed siebie, tak żeby barki były nad biodrami. I ramiona szeroko. Teraz się wzrok skręcić mocno za prawą dłonią. Jeszcze jeden oddech. I odwrócony wojownik, lewa ręka do tyłu, prawa za siebie. To uprzednie kolano trzymaj zgięte, staramy się wyciągnąć cały prawy bok do góry. Drysti na sufit. Jeszcze jeden oddech. I wróć z powrotem, wojownik 2. I przejdziemy prasarita padottanasana. Teraz skieruj pięty do wewnątrz, palce stóp do zewnątrz i siadamy w pozycji bogini. Tak żeby kostki stóp były pod kolanami, możesz delikatnie zrolować, zrotować uda do zewnątrz. Brzuch wciągnięty i ręce szeroko. Takie 90 stopni w kolanach i w łokciach. I na chwilę zamknij oczy, staraj się przenieść mocno ciężar ciała na pięty zewnętrzne krawędzie stóp. Biorąc kilka głębszych oddechów, czujemy, jak biodra powoli ciągną do dołu. I jeszcze jeden wdech. I wydech. I pomału otwórz oczy, prostujemy kolana i ręce na wdechu, wyciągamy wszystko do góry i wydech w dół. Trzy razy powtarzamy, wdech i wydech, jak najniżej, jak najszerzej kolana, góra, wdech i schodzimy. Jeszcze raz wysoko, wciągnij brzuch, mocne nogi i do dołu. Zostań nisko, oprzyj dłonie na wnętrzach ud. Pochylamy się delikatnie do przodu, brzuch wciągnięty. I teraz zginając lewy łokieć, patrzymy za ramieniem. Odpychamy się prawą dłonią. Cały czas biodra ciągną do dołu. I na wdechu wróć do centrum. I wydech, druga strona. Zostań dwa oddechy. Mocno odpychając się dłońmi. I wróć z powrotem do centrum. Pomału prostujemy nogi. I z dłońmi na biodrach ustaw stopy równolegle do siebie. Mocne nogi, podciągamy rzepki kolanowe i ramiona na boki. Duży wdech i całe ciało ciągniemy do przodu. Staraj się, żeby biodra, kolana i kostki były w jednej linii. Łapiemy z tyłu za kostki albo za łydki, przyciągając głową do podłogi. Staramy się wypychać biodra wysoko do góry. Głowa luźno. I na wdechu dłonie przed siebie, wyciągnij klatkę.
I wydech na dół. Powoli przejdziemy na prawą stronę, zwinając prawe kolano, możesz podnieść pięty do góry, lewa stopa flex, skandasana. Teraz prawą dłoń zostaw wewnętrznej prawego kolana, lewą rękę wyciągnij do góry. Staramy się oddechnąć mocno, palce lewej stopy flex. Jeszcze jeden oddech. I wracamy dłoń do dołu, przejdziemy na drugą stronę. Powoli biodra wysoko, prawa stopa flex, lewa zostaje na podłodze. I znowu wyciągnij tułów, staramy się otworzyć klatkę. Mocno kierując palce na siebie i wracamy do dołu. Dłonie przed siebie, nogi z powrotem. Szeroko na wdechu unieś klatkę i wydech, wracamy w dół. Z dłońmi na biodrach podnieś się powoli do góry. Teraz prawa stopa zostaje, lewą odwodzimy do zewnątrz, otwieramy wojownik 2. Staramy się, żeby pięta i śródstopie tylnej stopy były w jednej linii. Mocno biodra do dołu i trzy długie oddechy. Jeszcze raz wdech i z wdechem odchylamy się do tyłu, wyciągnij klatkę. Jeszcze jeden oddech. I wracamy w wojownik 2. Dłonie na biodrach i powoli przejdziemy do przodu maty. Ostatnia pozycja stojąca. Możemy zacząć z dłoni na biodrach, złącz stopy razem. Zaczniemy od pozycji krzesła, siadamy nisko, biodra do tyłu, unieś klatkę i dłonie przed serce. Teraz przenieś ciężar ciała na prawą nogę, lewą palce flex, zakładamy za prawe kolano. Staramy się usiąść nisko i jak możliwe wyciągnij ramiona do góry, biodra ciągną w dół, kolanem jakby dociągamy do dołu. Jeszcze jeden oddech. I powoli wstań, dłonie przed serce. Samastiti. I druga strona. Stopy razem, siadamy nisko do pozycji krzesła. I prawa stopa na lewe kolano. Palce flex. Dwa długie oddechy. No, staramy się, żeby to kolano wyciągnąć jak najniżej. Biodra do dołu. Jeszcze jeden wdech. I powoli wracamy. Dłonie na mostku. Stajemy na szerokość bioder. I złap długi oddech. Na wdechu ramiona do góry. Duży, głęboki wdech. Z wydechem skłon do przodu. Nabierz powietrza, wdech. I z wydechem schodzimy w dół, prawa noga idzie do tyłu, daleko za siebie, lewą stopę przesuń do zewnętrznej krawędzi maty. I powoli opuszczamy prawe kolano do dołu, otaczając palce stopy. Możemy wspiąć się delikatnie na palce dłoni, duży wdech i schodzimy niżej. Możemy zostać wysoko na dłoniach albo położyć sobie coś pod łokciami, albo zejść bezpośrednio na łokcie, starając się trzymać całą stopę na podłodze. I zastaniemy sobie 5. I zastaniemy 5 oddechów. Czując, jak napięcie z okolicy miednicy powoli rozluźnia się. Staraj się nie trzymać już napięcia w barkach. Zostań jeszcze 2 długie oddechy. Pomału przejdziemy z powrotem na dłonie. Ostrożnie przejdź do klęku podpartego, kierując lewą nogę do tyłu. Delikatnie poruszaj biodra z prawej na lewą. Może wyciągnij na chwilę lewą stopę za siebie. I zatrzymaj. Klęk podparty, teraz prawa stopa idzie do zewnętrznej prawej dłoni. Możemy na chwilę podnieść lewe kolano, wyciągnąć za siebie.
I znowu bij się mocno na dłonie. Głęboki wdech i z wdechem schodzimy niżej do dołu. Zostając 5 długich oddechów. Czujemy, jak całe ciało powoli poddaje się, rozluźnia. Staramy się nie trzymać napięcia w głowie, w umyśle. I jeszcze 2 długie oddechy. Powoli wróć do klęku podpartego, dłoń za dłonią. I delikatnie pokołysz biodra z prawej na lewą. Może znowu prawa stopa na chwilę za siebie. Zatrzymaj. Przejdziemy do pozycji gołębia. Zaczniemy od psa z głową w dole. Podnieś biodra do góry. I teraz prawe kolano przyciągamy do prawego nadgarstka, do przodu maty. Lewą stopę wyciągnij za siebie, tak żeby przednie kolano było przed tylnym. I znowu wzbijamy się na chwilę na palce dłoni, rozluźniając biodra. Jak bardzo niewygodnie, możemy podłożyć coś pod prawe biodro, żeby unieść się wyżej. Może być poduszka, koc. I spróbujemy znowu zejść niżej na przedramiona, albo całą głowę kładziemy na podłodze albo na dłonie. Staramy się klatkę piersiową wyciągnąć mocno do przodu. I 5 głębokich oddechów. Jeszcze 2. Ostrożnie będziemy wychodzić z pozycji. Z powrotem na dłonie. Dwie opcje. Albo przejdziemy do klęku podpartego, albo do psa z głową w dole. Możesz przyciągnąć lewą stopę bliżej. I na chwilę przechodząc z nogi na nogę. Staraj się odpychać dłońmi. Rozluźniając głowę. Powoli zatrzymaj lewe kolano, lewy nadgarstek. I stopę prawą znowu na siebie. Wyciągamy klatkę. I znowu, jak za mocno nas ciągnie, tak lewa strona, podkładamy coś. I znowu, jak za mocno ciągnie nas lewe biodro, podkładamy coś. Pod udem, z tyłu, pod pośladkiem i schodzimy niżej na przedramiona. I już poddajemy się pozycji, czując powoli, rozciągają się pośladki, biodra. 3 jeszcze głębokie oddechy. Powoli wyjdziemy z pozycji, z powrotem dłoń za dłonią i do psa z głową w dole albo klęk podparty. Dwa oddechy. Rozluźniając ciało jak potrzebujesz. I pomału przejdziemy wszyscy klęk podparty i na chwilę usiądziemy. Siadzie skrzyżnym. Przejdziemy do Baddha-Konasana. Stopy razem, podeszwy stóp złączone. Staramy się nie przybliżać stóp za bardzo do siebie, tworząc taki diament z nóg. I wciągnij pępek, klatką piersiową powoli ciągniemy do przodu, łapiąc za stopy łokciami. Staramy się rozszerzyć delikatnie kolana, nogi do zewnątrz. I znowu kilka oddechów. Staramy się wydłużać kręgosłup do przodu,
do dołu. I weźmie jeszcze jeden oddech. Powoli wracamy do góry. Wyciągnij teraz prawą stopę do zewnątrz, lewą stopę wkładamy do wewnętrznej uda. Nie za szeroki trójkąt. Teraz wyciągnij klatkę do góry, palce prawej stopy flex, wydłużamy tułów i z wydechem ciągniemy ciało do przodu. Delikatnie wyciągamy się do przodu, rozluźniając ramiona. I znowu zostaniemy kilka oddechów, starając się oddychać do okolicy bioder. Całkiem luźno. Czujemy, jak ciało powoli puszcza, poddaje się. I będzie jeszcze jeden oddech. Pomału dłoń za dłonią wracamy do góry. I zmiana stron. Lewa noga do zewnątrz, prawa do wewnętrznej uda. Mamy się docisnąć guzy kluszowe do podłogi. Palce lewej stopy flex. Duży wdech i całe ciało powoli do dołu. Staramy się wydłużyć kręgosłup. Kilka spokojnych oddechów. Ciało powoli puszcza całe napięcie, zwłaszcza z okolicy bioder. I jeszcze jeden oddech. Pomału dłoń za dłonią wróć z powrotem do góry. I jeszcze obie nogi rozszerzymy mocno na boki, palce, stóp flex. Wydłużamy tułów i na wdechu wyciągnij ramiona mocno do góry. Znowu łydki, uda dociskamy do podłogi i z wydechem całe ciało ciągniemy do przodu. Ile da radę, co okay, jak jesteśmy. Tutaj staramy się nie zaokrąglać pleców, a pępkiem przodem ciała wydłużać tu. Ile się da do przodu. Palce flex i znowu kilka oddechów. Oddychamy. Możesz zamknąć na chwilę oczy. Poczuć, jak mięśnie wydłużają się. I weź jeszcze dwa oddechy. Mało wracamy. Dłoń za dłonią do góry. I położymy się na plecach. Może na chwilę jeszcze złączyć nogi. Poruszać, pomasować delikatnie. I kładziemy się na plecach. Podeszwy stóp możemy jeszcze na chwilę złączyć razem. Możesz sobie podłożyć poduszki albo kostki pod uda, pod kolana. I chwilę zostań jeszcze. Ostatnia nasza pozycja. Dłonie możemy rozłożyć wzdłuż ciała. I już pomału będziemy wyciszać ciało. Będą coraz głębsze, coraz spokojniejsze oddechy. Pomału przechodzimy do szavasany. Ciągnij nogi przed siebie, wzdłuż maty. No i już pozwalamy całemu ciału się zregenerować. Zwłaszcza okolicy bioder, nóg. Dzisiaj mocno wzmacnialiśmy, rozciągaliśmy dolne części ciała. I możesz nastawić timer albo zostać, jak długo potrzebujesz. Całe ciało powoli rozpływa się, rozluźnia na macie.